Wiemy, kiedy pojawi się nowa edycja TZG. Zabraknie kilku osób. Polsat nie miał litości. Mimo tego, że mamy lato w pełni, telewizje szykują się już do uruchomienia jesiennych ramówek. W mediach pojawiają się zapowiedzi nowych programów. Dowiedzieliśmy się niedawno, że własny format w TVN dostanie Joanna Koroniewska. Fani Tańca z Gwiazdami także czekają z zapartym tchem na wrzesień. Wiemy, kiedy ruszy show. Co ciekawe, władze stacji zorganizowały casting na nowych tancerzy. Kogo wygryzą nowe twarze? Poprzednia edycja TZG cieszyła się rekordowym zainteresowaniem. 14. Edycja Tańca z Gwiazdami, którą stacja Polsat wyemitowała wiosną bieżącego roku, przyciągnęła przed telewizory mnóstwo widzów. Jako fani programu musimy przyznać, że poziom był naprawdę wysoki. Jak przyznała w jednym z wywiadów Iwona Pawlowicz, o zwycięstwie miały zadecydować detale i tak też się stało. Przypomnijmy, że z wygranej cieszyła się Anita Sokołowska. Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, program miał ponad 600 tysięcy widzów więcej niż 13. Edycja widowiska nadawana w 2022 roku w inny dzień tygodnia. Na taki skok z pewnością przełożyło się zaangażowanie do programu osobowości medialnych takich, jak Roxana Węgiel czy Filip Heiser. Dodatkowo, jedną z gwiazd programu była Dagmara Kazimierska. 14. Edycja TZG w cieniu skandalu z Dagmarą Kazimierską. Wszyscy fani Tańca z Gwiazdami doskonale pamiętają, że jedną z uczestniczek, o której w kontekście programu media rozpisywały się najczęściej, była Dagmara Kazimierska. Do czasu. Królowa życia w show za swoje taneczne pląsy zbierała głównie krytykę. W każdym odcinku wdawała się w potyczkę słowną z jedną z jurorek, a na koniec nabawiała się kontuzji, przez co ostatecznie zdecydowała się odejść z programu. W pewnym momencie narracja na jej temat zmieniła się jednak o 180 stopni za sprawą głośnego artykułu portalu. Dziennikarze ujawnili szczegóły kryminalnej przeszłości celebrytki. Wiemy, kiedy wystartuje 15. edycja TZG. Jak powszechnie wiadomo, podstawowym elementem jesiennej ramówki Polsatu będzie 15. edycja Tańca z Gwiazdami. Stacja po kolei ujawnia nazwiska gwiazd, które spotkają się na parkiecie już niebawem. Nowa edycja TZG trafi na antenę Polsatu 8 września bieżącego roku. Do emisji pierwszego odcinka zostały zatem 2 miesiące. Media podają, że skład jury nie zmieni się względem poprzedniego sezonu show, jednak nowe twarze zobaczymy wśród tancerzy. Kilka nazwisk pożegnało się z programem. Z tego powodu właśnie Polsat zdecydował się uruchomić casting na tancerzy, którzy będą towarzyszyć gwiazdom. Każdy, kto czuje się na siłach, może wziąć w nim udział.